157 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego na rejestrację przebiegu rozprawy przez obecne media z uwzględnieniem przepisu prawa prasowego. Stawię się w imieniu oskarżyciela Rady Miejskiej Policji w Gdańsku. Wystawię się i oskarżyciel zawiadomiony prawidłowo. Opiniony Marian Dzikowicki osobiście. Opiniona Stefania Jędrzejewska osobiście. Opiniony Wincenty Homan osobiście. Tak? Tak, jest on. Opiniony Szymanek Mieczysław osobiście. Dobrze, proszę poczekać. Przewodniczący stwierdza, że nie wpłynęła informacja z Urzędu Miasta Gdańska. Wobec powyższego sąd postanowił na podstawie artykułu 79 paragraf 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie odroczyć rozprawę do dnia 30 września 2015 roku. Proszę sobie zapisać. Godzina 13, sala 24. Nie, tak. Proszę o ciszę. To wszystko, dziękuję. Mogą Państwo opuścić salę rozpraw. Co my kończymy się? Tak, proszę opuścić salę rozpraw. Ale jeszcze raz ja muszę zapisać. Znaczy Państwo mogą sobie zapisać, ale publiczność proszę opuszczanie sali rozpraw. Dziękuję. Proszę. Ale będziesz tu nie rozmawiać. Ale już koniec rozprawy. 30 września. A co to pytanie? Ale proszę wyjść, bo obywateli nie mają szansy na to, żeby usłyszeć sąd, kiedy odroczył rozprawę. 30, proszę wyjść, dziękuję. 30 września. Godzina? Godzina 13. 13. Proszę opuść to wszystko. Dzisiaj już nie ma rozprawy. Skończamy. Nie, to jest. Ja już wychodzę, ja już wychodzę. Ja już wychodzę. No przełożyli termin do sprawy, ale się rozeszczę. No i koniec rozprawy. Było wiadomo, że to tak będzie. To jest państwo prawa mamy. Panie prezesie. Państwo prawa mamy, tak? Proszę. Państwo prawa mamy przecież. Takie oczywiście. Sąd zarządził rozprawę przełożyć. No bo teraz będą wakacje, to co sąd będzie rozpatrywał? Po wakacjach dopiero. Teraz po wakacjach dopiero. Sąd ma wakacje, no zrozumcie ludzie, no. Sąd ma wakacje. No i tak to wygląda nasze polskie sądownictwo, Pomorska Telewizja Narodowa. Co pani, jak pani to skomentuje? Przełożenie rozprawy na 30 września po wakacjach. To jest w ogóle brak słów, to jest lekceważenie całkowicie nas wszystkich teraz. Pani jest oskarżoną? Nie jestem oskarżoną. A gdzie są oskarżeni? Może ja wiem. Jeszcze nie zostali wypuszczeni. Zaraz przyjdą. Zamknęli. No tak, tak, ja rozumiem. Generalnie no przyjechali ludzie i ludzie... Panie Wincenty, co pan powie? Dlaczego to rozprawę przełożono? O co to chodzi? Dlatego, że policja nas oskarżyła, nie sprawdzając, kto jest właścicielem terenu. Aha, i teraz sąd będzie ustalał, kto jest, sąd i ma na to do 30 września, bo są urlopy i wakacje. Sąd zwrócił się do miasta, żeby miasto dało odpowiedź. Miasto w wyznaczonym terminie nie dało odpowiedzi i stąd... Dobrze, panie Mieczysławie, pan też jest oskarżony w tej sprawie? Jestem może pan oskarżony się właśnie. Może pan się przedstawi. Dlatego, że no przepraszam. Ośmieliłem się na własnym płocie wywiesić transparent, nie ma wolności. Rozumiem, ale teraz dlaczego niech pan powie, przełożyli tą sprawę na 30 września? Przełożyli sprawę na 30 września, motywując tym, że Urząd Miasta w tej sprawie się nie wypowiedział. Znaczy nie, no musi ustalić, kto jest właścicielem tego płotu tak naprawdę. Prawa jeszcze nie, prawnie nie, oni ustalają dopiero właściciele. Teraz ustalają, ponieważ ja złożyłem 27 aktualnych dokumentów dotyczących, związanych z naszą sprawą. Dowodów.
dowodów. Dowodów w sprawie, żeby sąd to rozstrzygnął. No, no i sąd po prostu widocznie nie zapoznał się z dokumentami. No i musi teraz całe wakacje, całą wakacje, nie trochę czasu, tylko całe wakacje. Albo wakacje ma, tak? Dlatego na urlop wyjeżdżają sędziowie. Trzeba wziąć, że sędziowie też mają urlopy. To po prostu robią nasz jajko. No dobra, dziękuję bardzo. No, dziękuję uprzejmie. W takim razie no, wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć, rozprawa przeciwko właścicielom płotu, którzy powiesili transparent, została, prawda, przełożona na późniejszy termin. Dziękuję, Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Konsorcjum Słowiańskiej. Ahoj.